Pokazu kulinarnego pani Wiesława Maczewska. Jest to już kolejne spotkanie gospodyń wiejskich. W tym roku głównym składnikiem potraw są ziemniaki. Nasze spotkania mają na celu wzbogacenie wiedzy o gospodarstwie domowym, jak również nowe przepisy. Pierwsze pytanie. Od ilu lat pani pracuje z kołem gospodyń? Od 32 lat pracuję na stanowisku specjalistki do spraw gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki i cały czas przez ten okres zajmują mnie sprawy kobiece, interesują mnie i pracuję z nimi. Czy na co dzień korzysta pani z przepisów prezentowanych na pokazach? Tak, zawsze korzystam. Staram się dawać kobietom nowe pomysły. Organizuję różne pokazy również kobietom. I na tych pokazach robimy różnego rodzaju potrawy o różnej tematyce. Od ilu lat pracuje pani, organizuje pani te właśnie spotkania? Na terenie gminy Olszanka olimpiada połączona z konkursem kulinarnym jest dzisiaj po raz czwarty. A w ogóle olimpiady organizuje na terenie gminy Olszanka od 15 lat. Danie, które w dzisiejszym pokazie wywołało pani szczególny podziw. Wszystkie one są przepyszne, wszystkie są tak smaczne, że każde podziwiam i każde mi bardzo smakuje. Nie umiem ocenić i nie umiem wybrać, bo wszystkie są przepyszne.